Witam Was tutaj, cześć i Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jak widzicie, zasuwamy sobie tutaj odpowiednią prędkością, sami możecie zgadywać w komentarzach, w sumie jestem ciekawy. Ten film nie jest przyspieszony, w sensie to ujęcie, niektóre ujęcia są przyspieszone, ale ten konkretny nie jest. Ostatnim filmem się podobało w ten sposób, jak rozpoczęliśmy film o Żydowie Mazowieckim, dlatego i również dzisiaj w ten sam sposób zaczynamy, no i właśnie się wygadałem. Przed nami stacja Ożodów Mazowieckich, która jak widzicie jest dosyć rozległa, jeżeli chodzi o przebudowę. No nie bez powodu. Będą tutaj dwa perony, cztery krawędzi peronowe, czyli łącznie cztery pociągi mogą być naraz obsługiwane przez tą nową stację. No i tutaj w przyszłości, jak już skończy się przebudowa, będą jeździć SKM-ki. Oczywiście sama stacja znajduje się w Ożodowie Mazowieckim, tak właściwie w centrum, że tak to powiem, przecinę na pół cały Ożodów Mazowiecki. No i tutaj akurat było ciężko lecieć, więc trochę tak, tak trochę to wyszło. Tutaj jeden semafor już stoi, żeby nie było, tak na pustkowiu, bez torów. I tutaj przy przejeździe kolejowym też już są nowe tory, które możecie zobaczyć, że tutaj się też tak rozchodzą dosyć ładnie, bez podkładów. Że tak to powiem. Oczywiście ruch, jak widzicie, odbywa się tylko i wyłącznie po jednym torze, w głównej mierze. Tutaj do odcinka Błonie, znaczy, nie, przy Płochocinie już się zmienia to, ale odcinek Płochocin, Ożarów do PKP Gołąbki, to cały ten odcinek właśnie się odbywa po jednym torze. Oczywiście w Ożarowie Mazowieckim są dwa perony i jest to możliwość tej mijanki dla pociągów, jednakże na większości trasy jednak się jedzie po jednym torze, tego też pociągi nie mogą i jak najczęściej jeździć, chociaż i tak bym powiedział, że całkiem często jeżdżą jak na te niedogodności. Tak była stacja, jak widzicie. W tytule oczywiście przeczytacie, że jest już część przejścia podziemnego i nie będę ukrywać, że większość tego materiału będzie poświęcona, przynajmniej połowa. Ale zanim do tego dojdziemy, to zwróćcie uwagę, że w tym miejscu znajduje się peron tymczasowy. To rzadki wymysł, ale jednak PKP stwierdziło, że dwa perony są tutaj niezbędne, aby spokojnie pociągi jeździły. Bardzo dobrze. No i dzięki temu właśnie jest i peron tymczasowy, i jej połówka starego peronu w kierunku Sochaczewa. Teraz jest w kierunku Warszawy, a nowy peron tymczasowy jest w kierunku właśnie Sochaczewa. Peron nowy, tymczasowy, według mnie jest o wiele bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych niż stary, no ale to już moja kwestia osobista. Tutaj ciekawostka, jak lecę teraz pomiędzy obydwoma słupami od sieci taksyjnej, to właśnie w tym miejscu będzie pusta przestrzeń pomiędzy dwoma torami, bo po środku za chwilę będzie się zaczynać nowy peron. Stary zostanie całkowicie wyburzony w kolejnym etapie, kiedy po części będzie już włączony ruch na nowym peronie i ze starego peronu tymczasowego będzie używany, natomiast stary będzie mógł być całkowicie wyburzony, ponieważ, no, nie ukrywajmy, stoi na dosyć dużej przeszkodzie drugiego toru przy tym nowym peronie, bo za chwilę tam dalej zobaczycie. Tutaj macie przy okazji przejście podziemne, którym właśnie głównym tematem jest naszego dzisiejszego odcinka. Ale tutaj, jak zobaczycie zakładką, w niektórych miejscach już przy nowym peronie są elki peronowe. No i jednoznacznie pokazują, że na terenie starego peronu w przyszłości będzie nowy tor. No i nie da się tego zrobić, kiedy jest tutaj peron. Siłą rzeczy nie możemy mieć dwóch rzeczy naraz. Przynajmniej PKP takich cudów jeszcze nie potrafi. Ale może w innych krajach to jest możliwe. Nie wiem, nie widziałem tego jeszcze nigdzie. Jednak co warto tutaj podkreślić, w tym miejscu mniej więcej się będzie kończyć już nowy peron. Oczywiście krańce nie są zadaszone, chociaż tak bym powiedział, że całkiem ładne, duże zadaszenie. No i tutaj właśnie ten jeden semafor postawiony tak na pustkowie, że trochę powiem. Zetknijmy, jak wygląda sam peron i dach od spodu prawie, że. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu już właściwie można wystawiać płyty peronowe, bo w większości mamy wykończony ten peron na takim już odpowiednim poziomie. Elki peronowe właśnie dają tę możliwość, że już można tutaj zrobić zasypkę peronu. Oczywiście dalej to nie jest możliwe, no bo jest jeszcze przejście podziemne. Niedawno było zasypywane, bo w ostatnim odcinku, jak jeszcze właśnie mówiliśmy o przejściu podziemnym, to powstawały dopiero stropy. A teraz już w ogóle nie widzimy przejścia podziemnego, jest całkowicie zasypane. No i niedługo tutaj będą już układane, właśnie widzimy mniej więcej miejsce na elki peronowe, jak i również torowisko jednego toru będzie tutaj układane, aby można uruchomić funkcjonowanie, no, po części nowego peronu pierwszego. Tak mi się wydaje, że to będzie peron pierwszy, nie pamiętam dokładnie, ale raczej pierwszy. Dobrze, no tak to wygląda. Tutaj jeszcze ujęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak obszerna jest ta nowa wiata
kolejowa tutaj, że tak to powiem, weta przystankowa. No jest duża, o wiele większa niż na starym peronie, bo na starym peronie to ledwo co można było znaleźć skrawek. A jeżeli padał deszcz, to i tak zazwyczaj padał na ciebie, bo jeszcze po środku była przestrzeń od starego miejsca handlowego, które już przez dłuższy czas obsługiwało tylko i wyłącznie osoby bezdomne. Oczywiście tak ironicznie mówiąc. Dobrze, to my tutaj jeszcze peron. Stary, zobaczcie, jak on jest wyburzony od tej strony, bo już przechodzimy bezpośrednio do przejścia podziemnego. No i tutaj właśnie ten nowy tor, tutaj też jeden mniejszy semafor postawiony, bardziej po prostu przekazujący informacje, które jest na tym kolejnym. No i przejście podziemne. Jak widzicie, ciemno na dole. No, ciemno, ciemno, ale zwróćcie uwagę z pozytywów, to jest to, że mamy dwie windy już. Jedna winda po tej stronie, tutaj patrząc, południowej, natomiast druga na peronie. Jak i również schody. Schody są długie, to tylko trzeba przyznać, to chyba nie się schodzić na dół. Ja mam nadzieję, jakby nadzieja umiera ostatnia, ale domyślam się, że tak nie będzie, że byłaby tutaj szyna do wprowadzenia rowerów na spokojnie tymi schodami, żeby nie trzeba było jeździć windą. Tak jak mówię, nadzieja umiera ostatnia, PKP ostatnio tego w ogóle nie robi, na tak potrzebnych miejscach jak na Warszawie Głównej. No cóż, tak to wygląda. No i tak jak widzicie, w tym miejscu też nie ma dachu, ponieważ przejście podziemne tutaj trwały prace właśnie przy nim, przy wykonywaniu jego, jak i również jest kolizja w postaci kładki. Kładka nie jest do końca wyburzona. Namyślam się, że doburzą ten element, tam jakiś fragment, bo po prostu w tym miejscu, gdzie będzie nowy dach, jeszcze zachodzi aktualnie stara kładka, ale domyślam się, że będą to robili teraz, zanim postawią całą płytę pononową, bo później byłoby problematycznie, jak już będą tutaj jeździć pociągi. Także tak to będzie wyglądać. No, w głównej mierze cała nowa wiata musi być skończona na okres już budowy, znaczy otwarcia nowego toru. Pedon niekoniecznie, przy peronie mogą jeszcze trwać prace, jednakże sama wiata musi być uszyniona. Dlatego też no, wypadałoby, żeby na niej nie były jakieś większe prace prowadzone przy już wykorzystywaniu tegoż że peronu. Zetknijmy sobie jeszcze z tej perspektywy, jak to wygląda od północy teraz patrząc. No, nie ukrywam, stara kładka jest kompletnie niedostosowana dla nikogo, tylko dla pieszych, całkowicie zdrowych. Osoba na wózku no, to nie dojedzie, że tak to powiem. Oczywiście jest przejazd na stary peron, tylko że jest dostęp do niego tylko i wyłącznie po uprzednim zadzwonieniu do Żydowa Mazowieckiego do stacji 24 godziny wcześniej. Więc tak trochę no, wyklucza jedno się z drugim. Na szczęście jak będą windy i będą działać, z tym drugim może być większy problem, no to będzie całkiem nieźle. Tutaj zobaczcie, jak wygląda nowa wiata od dołu. Oczywiście barierki na górze, żeby nikt nie spadł sobie. No a widzimy też tutaj studzienki od telekomunikacji najprawdopodobniej, które się już znajdują na przyszłym peronie. Także tak to mniej więcej wygląda. Rowerzyści jeżdżą. Tak, i tutaj właśnie to przejście dla pieszych zostało trochę ograniczone przez to, jak tutaj wyglądają prace. No ale domyślam się, że kiedy już zrobię przejście podziemne od tej strony, to będzie dobrze. Też nie ukrywam, jestem bardzo ciekawy, no bo jak będę uruchamiać już nowy peron pierwszy, przynajmniej z jedną krawędzią peronową, nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, czy uruchomią dojście do tego nowego peronu w postaci przejścia jakiegoś kolejowego, specjalnego do stacji, czy w formie przejścia podziemnego, tak jak na przykład na Warszawie Zachodniej do peronu 9, dojście po jeszcze budowanym przejściu podziemnym. Nie wiem, jestem bardzo ciekawy i domyślam się, że na tą informację dowiemy się już, no nie wiem, czy w kolejnym materiale, ale za 2 miesiące już raczej na pewno. Akurat to Żadow Mazowiecki mogę nagrywać w teorii właściwie co miesiąc, więc szkoda byłoby niekorzystne, bo tutaj na te całkiem nieźle to zmieniają te prace. No i jeszcze patrząc to tutaj bezpośrednio z lotu ptaka, możecie zobaczyć, jak wygląda rozłożenie wyjść. Oczywiście schody na peron są trochę dłuższe, po prostu peron jest wyżej niż sama ziemia. Tak zazwyczaj to jest lokalizowane. Jeszcze jedno ujęcie, też znowu nie przyspieszone, tylko faktycznie lecę całkiem ładne prędkości nad całą stacją, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak dużo dalej znajduje się peron tymczasowy. I tylko przypomnę, że na peron tymczasowy dojście jest tylko od jednej strony i pieści, aby dostać się do niego, muszą zrobić ładne kółeczko od drugiej strony, czyli od południowej, czyli teraz od prawej strony. Ale oczywiście wiemy, jak to jest naprawdę. Nawet ludzie o kulach przechodzą przez torowisko, co jest bardzo smutne do patrzenia, ale ja im się nie dziwię, bo wycieczkę naokoło, jaką trzeba sobie teraz uciąć, to jest naprawdę całkiem kawał dużej drogi. Na sam koniec, żeby nie było, że tak tutaj wam pokazuję to wszystko i tylko wyłącznie samą stację, to trochę jeszcze torowiska. O ile na drugim końcu zachodnim
mało się dzieje, jeżeli chodzi o nowe telewizko. Tak, tutaj jest już pierwszy rozjazd nowy ustawiony, dzięki któremu będzie możliwość wjechania pociągu bezpośrednio, znaczy zjechania pociągu bezpośrednio z peronu drugiego w kierunku Warszawy. Także jak widzicie, tutaj całkiem ładny nowy rozjazd na trzy zatrzaski, znaczy na trzy siłowniki, jak i również o całkiem ładnym łuku, bym powiedział. Nie jest jakiś ostry, bym powiedział, jeżeli chodzi o ten odjazd. No i oczywiście prace przy nim, przy tym rozjeździe w kierunku peronu drugiego będą, rozpoczną się dopiero, kiedy będzie zamknięty aktualnie użytkowany tor, który widzicie tutaj do peronu właśnie starego pierwszego i drugiego tymczasowego. Tak wygląda mniej więcej przebudowa stacji w Ożerowie Mazowieckim, które możecie właśnie tutaj zobaczyć. No i tym akcentem będziemy kończyć to wydanie Mazowieckich Inwestycji. W najbliższych dniach planuję pojechać w końcu do Zegrza, żeby pokazać Wam, jak budowana jest tam odbudowywana linia kolejowa, jak i również w jeszcze innym miejscu, niedaleko, jest stawiany nowy most kolejowy i możliwe, że już nawet stoi, bo trochę się zbieram, żeby tam faktycznie pojechać. I obydwa filmy będą z Cykutem najprawdopodobniej. Ale jeśli macie jakiś pomysł, co by nagrać, co byście chcieli zobaczyć, abym opowiedział, pokazał, jak to wygląda na Mazowszu, w niedalekim obrębie od Warszawy, na przykład gdzie jeżdżą koleje mazowieckie, to przeżyję, to napiszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, co proponujecie. Wiem, tam piszecie na przykład o tym odcinku na Wawer, ale tam jest trudno polatać na razie i to jest bardzo obszerny materiał, więc do tego się powoli przygotowuję. Ale jak macie jakieś inne propozycje, to jestem bardzo ciekawy i chętnie przeczytam wasze wszystkie komentarze, bo akurat komentarze to... No, na razie nie jest ich jakoś strasznie dużo, więc staram się wszystkie czytać, chyba że bijecie się politycznie, to zwyczaj takie rzeczy pomijam. To byłoby tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No dzisiaj ten film oglądacie, kiedy ja jestem zakopanym. Znaczy już wracam do Zakopanego w tym momencie, kiedy wy to oglądacie. Całkiem ładnie, bo tam chyba niecałe 6 godzin wrócę, więc całkiem szybko. Co jednak ważne i warto podkreślić, no to będę mieć oczywiście film z Zakopanego, jak wygląda peron, stacja tymczasowa, jak to wygląda w przebudowie. No i to zobaczycie w najbliższych dniach, natomiast jutro będzie przelot nad całym odcinkiem budowy metra na Brudnie, jako jeden ciągły film, bez mojego gadania, więc sobie odpoczniecie ode mnie jutro. Przynajmniej w tym jednym filmie, bo pewnie będzie jeszcze jakiś drugi film, ale jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co to będzie. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!